Radioteatr. Słuchowisko autorskie. Tajemnica leśnego zegara. Dzisiaj powietrze pachnie. Właściwie to już tak ciepło. Niedługo przyjdzie wiosna. Umówiłam się z przyjaciółmi na polanie. Pewnie już na mnie czekają. Uwielbiam się z nimi spotykać. Śmiejemy się, czasem trochę łobuzujemy, ale najważniejsze, że tak bardzo się lubimy. O, patrzcie, wiewiórka Pola już idzie. Cześć, borsuku Tolku. Cześć, Pola. O, myszko Marcysiu, ogonek jak zwykle taki czyściutki. A twój lisku Nikusiu taki puszysty i nadzwyczaj rudy. Dobrze was widzieć. Ciebie też, wiewióreczko. Czekaliśmy na ciebie. Idziemy? Ale gdzie chcecie iść? Może lepiej pograjmy w orzecha? A tam. Znudził mi się ten twój orzech. Ale, Tolku, przecież jak wczoraj graliśmy z Jerzem Szpilkiem, to mówiłeś, że kochasz grać w orzecha. I że to najlepsza zabawa dla każdego borsuka. No tak, ale to był jego orzech. Twój mi się znudził. Znudził ci się? Przecież to są dokładnie takie same orzechy. Niby tak, ale Jerza Szpilka widocznie jest lepszy. Poza tym twoim graliśmy już tyle razy, że i mi się znudził. Rozumiem. Może jeszcze kiedyś pogramy? Jak już wam się mój orzech odnudzi. To co? Spacer? Tak, tak, do lasu, myszka narobi hałasu. Ale przecież tam nie wolno chodzić. Po pierwsze, rosną tam kujące jeżyny i maliny, a jak któryś z was w nie wpadnie? A po drugie właśnie, to tak daleko od domu, że aż strach. Nie przesadzaj, Polu, wcale niedaleko i wcale nie kujące. Jak nie chcesz iść, możesz zostać i pograć w orzecha. Idę. Oczywiście, że idę z wami. Ale tu dziwnie w tym lesie. Nie przesadzaj, Polu. Las jak las, ani straszny, ani dziwny. Po prostu inny. Ja tam lubię takie miejsca. Spokój tu i trochę rosy. Gdzieniegdzie widać już nadchodzącą wiosnę. O, a tutaj te twoje kujące maliny, Polu. Zobacz. Wcale nie są takie kujące. Na spokojnie można między nimi przejść. Auć! Niech to... Mój błąd. Nie zauważyłem tego kolca, ale to i tak nie zmienia faktu, że kujące nie są. Może macie rację? Pewnie przesadzam. To co chcieliście zobaczyć w tym lesie? Jest tu coś ciekawego? A oczywiście, że jest. Zatrzymajmy się na chwilę. Zamknijcie oczy i posłuchajcie. Słyszycie? Szelest liści. Ptaki! O, i sowa nawet jest. A ten dziwny dźwięk? Co to? Też to słyszycie? Ja nic nie słyszę, ale... To pewnie przez to futerko, co nawłaziło mi do uszu. Ma ktoś jakiś patyczek? Też to słyszę.
Czy to jakieś stukanie? To chyba... jakby... no... zegar? Masz rację, Marcysiu. Jesteś bardzo mądrą myszką. To na pewno tykanie zegara. O, zobaczcie, tutaj jest. Ale piękny. Chyba ze złota. Ale stary, na co komu taki zegar? Nic dziwnego, że go ktoś tu wyrzucił. Ale może ktoś go zgubił, Lisku? Nie pomyślałeś? Może ktoś go szuka i jest mu teraz bardzo smutno. Tam. Myszko Marcysiu, jakby ktoś go szukał, to by przecież go wołał. Jak można szukać zegara i nie informować go o tym, że jest szukany? Myślę, że trzeba go tu zostawić przynajmniej na jakiś czas. Może znajdzie się właściciel. A jak zabierze go ktoś inny? Do czego on służy? No przecież odmierza czas, to jasne. Ale jaki czas? Taki jak inne zegary? Tyka jakoś dziwnie i wskazówki inaczej wyglądają. Masz rację, Marcysiu. To chyba nie jest taki zwykły zegar. To może spróbujmy przestawić wskazówki. Zobaczymy, czy coś się stanie. Nie możemy! To nie jest nasz zegar! Zostawmy go tu na jakiś czas, zanim w ogóle będziemy go dotykać. Dobra, słuchajcie. Zostawimy go tutaj do jutra. Tolku, przysyp go z powrotem tymi patykami i liśćmi. To będzie nasza tajemnica. Nie wolno wam powiedzieć o niej nikomu. A jak jutro będzie nadal tutaj leżał... to przestawimy wskazówki. Co tutaj narysowałaś, Poluniu? A nic, mamusiu. Takie gazmroły. Mówisz, że gryzmoły? Ale piękne gryzmoły. A może dodaj jeszcze jakiś kolor? Różowy? Albo żółty? Nie chcę, mamo. Tak jest wystarczająco kolorowo. Jesteś smutna? Coś się stało? Nie mogę powiedzieć. Nie będę cię zmuszać, córeczko. Ale jeśli chciałabyś porozmawiać, to jestem tutaj i zawsze cię wysłucham. Czasami trzeba kierować się rozsądkiem, a jak coś nas gryzie, warto komuś o tym powiedzieć. No bo... my coś znaleźliśmy. To bardzo ciekawe. Co takiego znaleźliście? Zegar. Zegar? Niesamowite. A gdzie ten zegar znaleźliście? No w lesie. Wiem, że nie powinniśmy tam chodzić, ale borsukowi Tolkowi znudził się mój orzech, myszce Marcysi zresztą też. Wszyscy szli. Nie chciałam zostać sama. Rozumiem, Poluniu. I co zrobiliście z tym zegarem? Na razie zostawiliśmy tam, gdzie leżał. Ale jak jutro nadal tam będzie, Lisek Nikuś chce przestawić wskazówki. A czy to był taki zwykły zegar? Czy było w nim coś dziwnego? Stary, chyba złoty, bardzo ładny, tylko Nikusiowi się nie podobał. Wskazówki miał jakieś inne i...
inaczej tykał. Ach, obawiam się, że wiem, co to za zegar, córeczko. I w żadnym wypadku nie wolno wam przestawić wskazówek. To zegar odmierzający czas do wiosny. Co by się stało z naturą, gdyby wiosna przyszła za wcześnie? Albo jeśli wróciłby mróz? Nie wolno wam go ruszać. Przyroda musi zawsze działać we własnym tempie. Rozumiesz? Tak, rozumiem, mamusiu. Nie dotykać zegara. Ale jestem z ciebie bardzo dumna, że mi o tym powiedziałaś, Poluniu. Warto rozmawiać. Szczególnie, jeśli się czegoś nie jest pewnym. A teraz, jeśli skończyłaś już swój rysunek, to możemy iść umyć łapki. Wiesz co, mamo? Dodam tu chyba jeszcze trochę zielonego. I co? Patrzyliście, czy jest? Jest! Jest tutaj! Ja pierwszy chcę przedstawić wskazówki! Nie wolno nam! Niby dlaczego? Znaleźliśmy go i nikt go nie szukał. No, bo nie możemy! Bo on... On odmierza czas do wiosny. Trzeba go tutaj zostawić i nie dotykać. A skąd ty wiesz takie rzeczy? Wczoraj jeszcze nie wiedziałaś. Od mojej mamy. Wygadałaś naszą tajemnicę? Przecież mieliśmy nikomu nie mówić. Wiem, ale czasem trzeba kierować się rozsądkiem. Tak powiedziała moja mama. Nie zna się. Za stara jest. Trzeba się bawić. Mi się już odechciało zabawy. Idę do domu. Dlaczego, Marcysiu? A przez ciebie. Jutro przyjdziemy tutaj z Tolkiem i Nikusiem i sami sobie pooglądamy ten zegar. Przepraszam. Myślałam, że... Myśleć to jedno, a zdradzać tajemnicę to drugie. Ja też idę do domu. I ja też. No to ja też już muszę wracać. Powiedziałam im, mamo, o tym zegarze. I co? Ucieszyli się, że znaleźliście taki cenny skarb? No właśnie nie. Obrazili się na mnie, że zdradziłam tajemnicę. Och, kochanie. Są w życiu takie sytuacje, których nie można ukrywać. Nawet jeśli wcześniej umówiłaś się z przyjaciółmi, że to wasz sekret. A jeśli zegar by się zepsuł, wtedy to byłaby również twoja wina, prawda? A tak dowiedziałaś się, że nie można go dotykać i spokojnie odmierzy teraz pozostały czas do wiosny. No niby tak, ale oni teraz nie chcą się ze mną bawić. I nawet myszka Marcysia? Przecież znacie się od zawsze. Tak, nawet Marcysia. Nie mam już żadnych przyjaciół. Poluniu, bardzo mi przykro, że tak zareagowali. Ale to, co zrobiłaś, było właściwe. Postąpiłaś bardzo dobrze i dojrzale. Nawet w przyjaźni można się nie zgodzić, pokłócić, nawet jakiś czas się nie spotykać. Ale jeśli przyjaciele naprawdę się kochają i są sobie bliscy, to zawsze znajdą sposób, by się pogodzić i znaleźć takie rozwiązanie, by wszyscy czuli się z nim dobrze.
Może otworzysz, Polu? Marcysia? Tulek i Nikuś? Co wy tu robicie? Chcieliśmy cię, Polu, przeprosić. Nie powinniśmy się obrażać. Bo... no, miałaś rację. Zegara nie wolno dotykać. Rozmawialiśmy z naszymi rodzicami i rzeczywiście, ten zegar jest bardzo ważny i nie można się nim bawić. Powinniśmy cię od razu posłuchać. I nie jesteście już źli, że zdradziłam naszą tajemnicę? No co ty? Czasami trzeba porozmawiać z kimś starszym, szczególnie jeśli nie jesteśmy czegoś pewni. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę. To może pogramy w orzecha? Ja zaczynam! Postaciom głosu użyczyli Pola, Magdalena Przystawska, Tolek, Marcin Stanley-Stankiewicz, Nikuś, Patryk Szymczak, Marcysia, Nina Konarzewska, mama Poli, Ewa Jones, scenariusz Ewa Wyszyńska, redakcja Grzegorz Olifirowicz, montaż i udźwiękowienie Patryk Szymczak, menadżer projektu Magdalena Przystawska, projekt okładki Karolina Bastkolasa, oprawa lektorska Dariusz Januszewski. Za wysłuchanie dziękuję Audioteatr. Zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych bajek.